Uczniowie zespołu szkół imienia Władysława Szybińskiego w Cieszynie spotkali się dzisiaj z przedstawicielem Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Prelekcję poprowadził Andrzej Korus, kierownik zespołu edukacyjno-promocyjnego Centrum Weterana. Spotkanie było okazją do przekazania młodzieży informacji na temat działań Wojska Polskiego w misjach zagranicznych, a także wyjaśnienia młodym ludziom zależności pomiędzy podejmowanymi działaniami poza naszym krajem, a terroryzmem jako problemem globalnym. W czasie spotkania udało się nawiązać także połączenie wideo z żołnierzem aktualnie pełniącym służbę w polskim kontyngencie wojskowym w Afganistanie. Żołnierz Michał, sanitariusz z Wrocławia, odpowiadał na pytania uczestniczącej w spotkaniu młodzieży. Jesteśmy w tej Cieszynie, jest tutaj bardzo dużo młodzieży, są dziewczyny. Są dziewczyny, bardzo mi miło. Witam. Jest dużo młodzieży z klas motorowych. I ja tak myślę sobie, no co ja będę opowiadał o służbie w Afganistanie, jeżeli ty jesteś tam teraz w tej chwili i ty możesz najlepiej po prostu o tej służbie w Afganistanie poopowiadać. Nie chcę się pani przyjąć. No zgadza się. No zgadza się, jestem w Afganistanie. Już w zasadzie piąty rok tutaj jestem. Wcześniej 4 lata pracowałem z naszym polskim kontyngentem wojskowym w Afganistanie. Pierwszy raz w 2007-2008 roku w Łozikła z zespołem bojowym Charlie. Później w Gazni, w polskim szpitalu polowym drugiego stopnia, drugiego poziomu. Później pracowałem w grupie ewakuacji powietrznej śmigłowcowej. Później w Bagram w szpitalu trzeciego poziomu amerykańskim, jako łącznikowy polsko-amerykański. Ja teraz pracuję w Ambulance Service w australijskiej firmie, w barze Kandahar, w barze wojsk amerykańskich, natowskich. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.